Jest takie jedno niepopularne marzenie Pana Boga, o którym powiem Wam w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem. No i oczywiście muszę opowiedzieć Wam o spotkaniu z papieżem Franciszkiem, bo podejrzewam, że wielu z Was to interesuje. Także zapraszam na kwadransik. Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem. Jak widzicie albo nie widzicie, jestem trochę zaspany, bo to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą robię dzisiaj podczas dnia. Jestem w Zielonej Górze i wczoraj prosto z Rzymu, prosto z Watykanu przemieściliśmy się właśnie tutaj, żeby przez cały dzień głosić Słowo Boże. Także kiedy nagrywam ten kwadransik, przede mną jeszcze cały dzień głoszenia, cały dzień dzielenia się Panem Jezusem, no i wieczorem otwarta modlitwa o uzdrowienie. Dzisiaj na warsztatach tej posługi charyzmatycznej będzie ponad 350 osób, także naprawdę spora ekipa, która wie, że będzie taką rzeszą ludzi, którzy wezmą sobie do serca te słowa Pana Jezusa, by iść, by głosić Ewangelię wśród znaków i cudów, wśród mocy Ewangelii, i będziemy tego dzisiaj się chcieli od siebie nawzajem uczyć. A ten kwadransik, muszę się w miarę pospieszyć, bo czekają ze mną na mnie ze śniadaniem, ale damy radę. Chciałbym nagrać i powiedzieć o, tak jak powiedziałem wcześniej, niepopularnym, mało popularnym marzeniu Pana Boga, jakim jest jedność. To, co się zadziało przez ostatnie dni, w ogóle tak się śmieję trochę, że mam przedłużone świętowanie 30, bo odkąd miałem urodziny, po prostu co chwilę dzieje się coś tak niezwykłego, niesamowitego, łącznie z wizytą papieża Franciszka, że aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Ale no, pozwólmy sobie świętować jeszcze 30. W każdym razie chcę się z Wami podzielić tym, co gdzieś jest w moim sercu tak na świeżo, na bieżąco po przylocie z Rzymu, po przylocie z Watykanu, po tych trzech dniach spędzonych naprawdę w gronie wspaniałych ludzi. Byliśmy tam w 30 kilka osób z dwoma biskupami, księżmi, kilkoma pastorami, liderami świeckimi też wspólnot. To był naprawdę taki czas, poza całym duchowym przeżyciem, czas jedności, czas naprawdę spędzany ze sobą nawzajem i można było poczuć taką braterskość, taką bliskość. I tak naprawdę to, co możemy budować między sobą, jeśli chodzi o budowanie relacji. Myślę, że było to bardzo szczere, bardzo piękne, bez jakiegoś takiego, no właśnie, ryzyka, o którym często wielu ludzi mówi, których się boi, dlatego niektórzy nie podejmują tych kroków jednościowych, bo boją się, że ktoś kogoś gdzieś będzie przeciągał. Stanęliśmy ze sobą jak równi, bracia z braćmi, i naprawdę wracamy jeszcze bliżej jako rodzina, jako ci, którzy nie muszą zgadzać się we wszystkim, ale jako ci, którzy potrafią się kochać i nawzajem doceniać. I to jest naszym pięknym, myślę, świadectwem pobytu właśnie w Rzymie. No ale skoro to kwadransik ze Słowem, to chciałbym zacząć od Słowa Bożego, a później podzielę się z Wami nieco więcej na temat tego, co pewnie Was też ciekawi. Chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Jana z 17 rozdziału od 20 do 26 wersetu i będzie to fragment, który był takim fundamentem do naszego spotkania z papieżem i to był fragment, który też zainicjował wydarzenie Już czas w Krakowie w lutym tego roku, o którego owocach też usłyszano i może to będzie takim wstępem do tego słowa. Konferencja Już czas, wydarzenie Już czas odbyło się w Łodzi w lutym i było to o tyle mocne wydarzenie, że ściągnęło tam właśnie wierzących różnych wyznań chrześcijańskich i miało na celu pojednanie. Pojednanie, które nie dokonało się od wielu lat, przez bardzo trudną historię, gdzie w latach 90. niektóre wspólnoty odeszły z łona Kościoła katolickiego, niektóre zostały wyrzucone. I to był czas, w którym, jak pisze też Sobór Watykański II, wina często leży po dwóch stronach, w którym chcieliśmy się przeprosić, chcieliśmy powiedzieć przepraszam, bo jak się okazało i daliśmy dojść do głosu ludziom, sytuacja wcale nie była taka oczywista, wiele krzywdy, wiele zranień,
Wiele również błędów z naszej strony doprowadziło do tego, że doszło do wielu różnych rozłamów, podziałów. I to było mocne spotkanie, w którym też umywaliśmy sobie nogi. To jest też to, co papieża Franciszka wybrzmiało, że zanim dojdziemy do jedności, na przykład gdzie spotkamy się i chcielibyśmy, marzylibyśmy o tym, by się spotkać przy stole pańskim, przy Eucharystii, czego nie możemy zrobić z uwagi jeszcze na różne właśnie różnice, jeśli chodzi o teologię i nie możemy dojść do tej interkomunii, to możemy sobie nawzajem umywać nogi. I to jest przestrzeń ekumenizmu, w którym możemy wzrastać, możemy funkcjonować, umywać sobie nogi. Kiedy umywamy sobie nogi, jesteśmy w jedności i kiedy będziemy sobie te nogi umywać, służyć sobie nawzajem, uniżać się przed sobą wzajemnie i traktować innych jako wyżej stojących od siebie, mówiąc ze świętym Pawłem, wtedy dojdziemy i będziemy zbliżać się do Chrystusa. I myślę, że właśnie tym największym problemem dzisiaj w tym braku jedności jest to, że stawiamy siebie w centrum, a nie Pana Jezusa. Wtedy zawsze jest problem z jednością, wtedy jest zawsze problem z uniżeniem i zawsze walczymy na rację. A to jest zupełnie inna płaszczyzna, do której zaprasza nas Pan Bóg również przez posługę papieża Franciszka. I właśnie o tej konferencji już czas i przez tą konferencję już czas, która odbyła się w lutym, gdzie byli zaproszeni również przedstawiciele z Watykanu, Ojciec Święty papież Franciszek wiedział o tym, co się dzieje, bardzo się cieszył na tę konferencję, usłyszał o jej owocach i dlatego zostaliśmy też tam zaproszeni, na pewno nie jako wybrańcy, na pewno nie jako ci, którzy robią jedyną, najważniejszą robotę w Kościele w Polsce, ale jako przedstawiciele, więc pewnie wielu z was mogło być tam zamiast nas i nie czujemy się w żaden sposób tutaj wyżsi, więksi, po prostu cieszymy się, że mogliśmy reprezentować ten ruch Kościół w Polsce, no i zabierać was też w serduchu do tego miejsca. Jeszcze raz Jana 17, 20-26. Modlitwa Pana Jezusa. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Jezus modli się, to jest tak zwana modlitwa arcykapłańska przed odejściem Pana Jezusa, przed Jego drogą krzyżową. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą we mnie. Jezus już modli się za ciebie i za mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem i oni poznali, żeś ty mnie posłał. Objawiłem im twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. To jest bardzo, jak powiedziałem na początku, niepopularne marzenie Pana Boga, jedność, ale jak ważne marzenie i to marzenie samego Pana Jezusa. Myślę sobie w całym kontekście jakiegoś takiego budowania jedności, walki o jedność, bo walka o jedność się toczy. Też nie tylko, jeśli chodzi o płaszczyznę ekumeniczną między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, tak myślę i tak obserwuję, ale też walka o jedność toczy się na płaszczyźnie naszej wewnątrzkościołowej, naszej wewnątrzkatolickiej. I moje doświadczenie jest takie, o którym wspomniałem na samym początku, że problem z podejściem do jedności pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy myśleć o sobie bardziej niż o Panu Bogu. Kiedyś słyszałem taki piękny obraz, piękne porównanie, że kiedy wszyscy z różnych stron, z różnych tradycji chrześcijańskich, z różnych podejść do chrześcijaństwa zbliżamy się do Pana Jezusa, który jest w środku, nagle orientujemy się, że po prawej, po lewej stronie są nasi bracia i siostry, że po prawej i po lewej stronie są ci,
z którymi wydawało nam się, że jesteśmy tak daleko teologicznie, tak daleko w naszym podejściu do wiary, w naszym podejściu też do chrześcijaństwa i do Pana Boga. Więc tak naprawdę naszym zadaniem, i o tym mówił papież Franciszek, jest to, byśmy zbliżali się do siebie tam, gdzie możemy. Byśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, zanim teologia pozwoli nam zbliżyć się do siebie, byśmy zbliżali się tam, gdzie możemy. A możemy zbliżać się tam w relacjach, możemy zbliżać się tam w poznawaniu siebie, we wspólnej modlitwie. Soborowe też dokumenty mówią o tym, żeby modlić się ze sobą tam, gdzie możemy się ze sobą modlić. To są przestrzenie, w których możemy naprawdę budować głębokie więzi, głębokie relacje. I to nie jest tak, przynajmniej ja jestem świadkiem takiego doświadczenia, że te relacje są pełne jakiegoś takiego relatywizmu, jakiegoś takiego spłycania prawdy, spłycania tego, co nosimy w sercu, byle tylko kogoś nie urazić. No nie. Ja w moich kontaktach ekumenicznych, w moich kontaktach z różnymi przyjaciółmi, których mam również wśród pastorów, wśród różnych protestanckich, ewangelicznie wierzących ludzi, mam jeszcze ich za mało, jeśli chodzi o Kościół prawosławny, bo nie miałem zbyt wiele okazji. Mam naprawdę głębokie przyjaźnie i powiem wam, że naprawdę doceniam działanie Ducha Świętego w życiu tych ludzi, którzy żyją z Bogiem bardziej niż ja, którzy żyją z Bogiem mocniej, którzy potrafią zaryzykować swoje życie. Wczoraj dostałem wiadomość i zaproszenie od jednego z moich też właśnie przyjaciół, którzy nie są z Kościoła katolickiego, ale głoszą Ewangelię w wielu różnych miejscach na świecie. Czy nie pojadę z nimi do Charkowa, by głosić teraz Ewangelię w tym czasie, w którym jest tam bombardowanie. I ja siedzę i się zastanawiam, a oni mówią, my chcemy jechać. I jest wiele płaszczyzn, w których i na których działa Pan Bóg, od których my, katolicy, możemy się naprawdę uczyć. I to jest naprawdę niezwykłe. To, na co zwrócił uwagę papież Franciszek i mówił, że aż się gotuje, tak sam powiedział, aż się gotuje, kiedy zaczynam o tym mówić. To mówi, kiedy próbujemy mówić o tym, że my nawracamy innych. Mówi, jak możemy traktować drugiego człowieka tak podmiotowo, że ja nawróciłem kogoś. Ty nie możesz nawrócić nikogo. Ty jedynie takim sposobem możesz zniszczyć czyjeś życie. Mówił bardzo mocno, bardzo stanowczo. Mówił o prozelityzmie, o tym, że prozelityzm, czyli przeciąganie jednych na drugą stronę i drugich na pierwszą stronę, jest największym zagrożeniem ewangelizacji. Największym zagrożeniem, kiedy stajemy do wspólnego głoszenia Chrystusa, kiedy się przeciągamy z jednej strony na drugą stronę. I mówi, jedną rzeczą jest to, kiedy Duch Święty wykonuje w tobie pracę i to sam Duch Święty sprawia, że przekonuje cię o pewnych prawdach i zaczynasz gdzieś iść, ale to nigdy nie może dziać się siłą, nigdy nie może dziać się metodą po prostu krzyżową, nie? Że próbujesz kogoś teraz przyciągnąć na siłę, bo to nie jest działanie Ducha Świętego. O tym papież mówił naprawdę wiele. Też był po prostu, nas zauroczył tym, kiedy weszliśmy, wiecie, mieliśmy spotkanie w domu świętej Marty i kiedy weszliśmy na spotkanie, gdzie, tak jak mówiłem, było nas ponad 30 osób, siedzieliśmy w kole, w ogóle to nie było spotkanie, gdzie papież siedział, a my gdzieś w audytorium, siedzieliśmy w kółku, jak na grupie dzielenia, w ogóle na jakimś kursie ewangelizacyjnym. I papież przyszedł, ledwo chodząc, już widać był jego wiek, się media tego czasem aż tak nie pokazują, przyszedł i przywitał się, podał dłoń każdemu z nas. Potem każdy z nas mógł się przedstawić też papieżowi i opowiadaliśmy trochę, co robimy i zadawaliśmy też mu pytanie. Na koniec też modliliśmy się wspólnie też o zdrowie papieża, położyliśmy ręce na niego, modliliśmy się wstawienniczo, co też poprosił. Z niezwykłą pokorą, naprawdę, z niezwykłym takim uniżeniem. I papież odpowiadał nam na nasze pytania. Mnie bardzo urzekł tym, jak zaczął opowiadać o swojej relacji z Duchem Świętym.
o tym, jak doświadczył chrztu w Duchu Świętym też, jak Duch Święty odrodził go. Mówi, nic wtedy nie czułem, ale wiem, że podczas modlitwy wstawienniczej, kiedy modlili się też chrześcijanie różnych wyznań, Duch Święty mnie ożywił. I mówił teraz też o tym, jak w codzienności słucha głosu Ducha Świętego, jak Duch Święty mu radzi, co robić, czego nie robić, co podpisywać, czego nie. Jak mówi mu właśnie, opowiada o takim doświadczeniu też, kiedy podejmuje złe decyzje, jak przychodzi taki smutek do jego serca, który wie, że przychodzi od Ducha Świętego. To było takie bardzo wyjątkowe, myślę, w tym, jak papież się otworzył i jak bardzo to była przestrzeń, na której poczuliśmy się bliscy sobie, kiedy mówił o poruszeniach ducha, kiedy mówił o tym właśnie, gdzie duch mu mówi, gdzie iść, gdzie nie iść, co robić, czego nie, ale też kiedy popełnia błędy w tym rozeznawaniu. To był tak bardzo nasz, a śmieszne było na samym początku, jego poczucie humoru jest genialne. Kiedy wszedł i jedna z osób organizujących to wydarzenie też powiedziała o tym, że właśnie spotkaliśmy się w lutym w takim kontekście ekumenicznym, jednościowym. Protestanci przepraszali katolików, katolicy protestantów. Papież przerwał i mówi, i co, nie spaliliście się na stosie jak kiedyś? I my wtedy mówimy, no to już jest naprawdę, kupił nas tym swoim podejściem. Albo jak jedna z osób, która zadawała pytanie, mówi, Ojcze Święty, chciałem naprawdę podziękować za encyklikę, czy za dokument Evangelii Gaudium. I wtedy, kiedy go czytałem, to płakałem. A papież też się wtrącił wtedy i mówi, przepraszam, nie chciałem, żebyś płakał przez to, co napisałem. I miał takie wtręty, czy takie wejścia, których się nie spodziewaliśmy. I jak od razu rozładował napięcie, kiedy tylko wszedł, mówi, siadajcie, co będziecie stali. I naprawdę to było bardzo poruszające. Był jednym z nas. A dla mnie to spotkanie było bardzo poruszające. Było w takich chwilach, kiedy tam dwie godziny siedzieliśmy i zastanawiałem się, Boże, jak to jest niesamowite, że mogę być w tak wyjątkowym miejscu, z tak wyjątkowym człowiekiem. To jest historyczne spotkanie tak naprawdę. I to, co było dla mnie osobiście bardzo poruszające, to, że wiecie, znacie mnie już trochę. Najbardziej w moim życiu z Bogiem, w moim głoszeniu, oberwałem za to, że chciałem budować jedność wśród chrześcijan. Oberwałem za zdjęcia z pastorami, oberwałem za to, że modliłem się z nimi. I po tych paru latach Pan Bóg przysyła mi takie zaproszenie, choć mówię, nie czuję się tu jakoś wyjątkowy albo specjalny, bo to nie było tego typu spotkanie, było bardzo nieformalne. Ale wierzę, że Pan Bóg mi pokazał, Marcin, to jest kierunek, to jest ta droga, którą prowadzę Kościół. I mówił to każdemu z nas przez to spotkanie i przez to wydarzenie. Ale ja poczułem się, że to było bardzo ewangeliczne, że Bóg wywyższa cię tam, gdzie zostałeś poniżony ze względu na Niego. Że Bóg widział twoje upokorzenie i cierpienia, które złożyłeś z uwagi na budowanie Jego marzenia, jedności. I w tym wszystkim, w całym tym doświadczeniu trudu, po paru latach, właśnie z tego powodu, z którego cierpiałeś, Bóg zaprasza cię na takie spotkanie z papieżem Franciszkiem. I ja jestem umocniony, bo już muszę kończyć, jestem utwierdzony, jestem wzmocniony do tego, żeby naprawdę, jeśli trzeba będzie dalej obrywać po głowie za budowanie jedności wśród innych chrześcijan, będziemy to robić. To jest w Kościele. To są dokumenty Soboru Watykańskiego II. To nie jest coś, co sobie ktokolwiek wymyślił. To jest Duch Święty, który w ten sposób prowadził Kościół. A jeśli jest to niepopularne, to jest to krytykowane. I jeśli jest to trudne, pewnie będzie się wiązało z wieloma wyrzeczeniami i też upokarzaniem swojego serca, to będzie trzeba to robić. Ale jestem na to gotowy, myślę, wraz z tą 30, która była z nami w Watykanie. Także co? Tyle z takich prostych rzeczy na szybko. Może będzie okazja jeszcze powiedzieć nieco więcej, bo tych słów było przez dwie godziny wypowiedzianych wiele pięknych słów. Ale chcemy się dzisiaj pomodlić wspólnie o tę jedność. Więc Panie, prosimy Cię dzisiaj, żebyś uczynił nas ludźmi jedności, żebyś uczynił nas ludźmi, którzy będą budowali jedność, nie będą skupiali się na sobie, ale będą skupiali się na Tobie, Panie. Chcemy patrzeć na Ciebie i chcemy iść ku Tobie z radością, chcemy iść ku Tobie z oczekiwaniem, że naprowadzisz nas tam, gdzie po ludzku dzisiaj dojść jest ciężko. Daj nam uniżenie przed braćmi, uniżenie przed ludźmi, uniżenie przed tymi, którzy nie rozumieją też tego budowania jedności.
Ale chcemy dzisiaj, Panie, iść w takim posłuszeństwie Tobie, w uniżeniu przed Tobą i w uniżeniu przed drugimi. Panie, o to Cię dzisiaj prosimy. Daj nam łaskę zrozumienia tego, gdzie nas prowadzisz. A nawet jeśli tego ciężko jest pojąć, to ciężko zrozumieć, to daj nam być posłusznymi Tobie i poruszeniom Twojego Świętego Ducha. Panie Jezu, to wołamy w Twoje święte imię i proszę Cię o jedność, jedność Kościoła. Jeśli jeszcze nie tą teologiczną, to tą braterską, tą w kroczeniu ramię w ramię, w tym spotkaniu się w ludzie Bożym, którym Ty sam nas nazwałeś, Panie, przez wiarę i przez chrzest w Twoim imieniu. Amen. No, to pozdrawiam Was serdecznie. Z ciekawostek wyszła nowa książka Chwała Mu jak uwielbiać. Niedługo będę Wam wszystko podlinkowywał, ale jest to książka bardzo ciekawa. Podczas redakcji, korekcji dwie osoby zostały uzdrowione. Pani, która redagowała i prowadziła korekcje, także czy te wszystkie korekty i poprawki. Także jest to coś niezwykłego i myślę, że ta książka coś w duchu ze sobą niesie. Także pozdrawiam Was serdecznie. Sorry, jeśli było w tym mało ładu i składu, ale tak jak mówię, niedawno wstałem, idę jeść śniadanie. No i z 12 godzin posługi przed nami, także módlcie się też o mnie i o mój zespół. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia z Bogiem. Pa, pa.